temperatury, które mamy w październiku, a mamy dzisiaj 24 października, dają jeszcze nam taką możliwość, że możemy jeszcze coś poprawić, coś przesiedlić, chociaż nie powinno się już tego robić. Jednak ja zdecydowałem, że z tego starego ula przesadzę matkę reprodukcyjną, raczej rodzinę z matką reprodukcyjną do ula korpusowego. Będzie mi łatwiej to później przemieścić do rzędu docelowo, tam gdzie ma ten ul stanąć. Na wielu pasiekach, jak można zauważyć, różne rzeczy jeszcze są robione. Każdy wykorzystuje moment jeszcze do jakiejś tam korekty. Ramki przełożę w tym samym układzie, jakim są, czyli na zimno. No, ramki mają pięknie zabite pokarmem. Że zaraz tutaj zobaczymy. I tutaj, moi drodzy, jest czerw. Na tej ramce no jest trochę, ale to nie jest jakieś zagrożenie dla tej rodziny. Tutaj wygryza się i... O, tu jest matka akurat. Tu jest matulka. Raz, dwa, tutaj to chowamy. Jest, słuchajcie, jest na tyle ciepło. Tak, osłonimy rameczką. Na tyle ciepło, że tutaj nic im się nie stanie. Jednak świadczy to wszystko o tym, że wychów trwa nadal. Tutaj podobna sytuacja też, ale pokarmu na razie mają dosyć tutaj. I to im tutaj do wiosny spokojnie starczy, bo to nie jest jakaś duża elipsa tego czerwiu na tych dwóch ramkach. Więc spokojnie na tym, co mają, przezimują. No i tutaj również troszeczkę w tym miejscu jest tego czerwiu. To nie jest jakaś duża ilość. Z drugiej strony podobnie. Ramki, tak jak już wspomniałem, zostawiam w tym samym układzie, w jakim one tutaj sobie to wszystko przygotowały, w jakim ułożyły. I tutaj już jest ramka cała pokarm. I tutaj również. W dniu wczorajszym było przesiedlenie, dzisiaj pszczółki podjęły już tutaj pracę. Jednakże, jak można zauważyć, te pszczółki błądzą. Ja ten ul muszę przesunąć tutaj jakieś 10-15 cm, bo prawdopodobnie w tym miejscu poprzednio był wylotek, a i te pszczółki tam właśnie na to miejsce nalatują. I ja to właśnie w tej chwili zrobię, żeby te pszczółki trafiały od razu prosto we wylotek. Mało tego, pszczółki reagują również nie tylko na lokalizację, ale reagują również na barwę ula. I tutaj w tym przypadku pszczoły nalatują i zawisną w powietrzu, dlatego że barwa się nie zgadza. W przypadku, gdybym ten stary ul postawił na końcu rzędu, to wynikłaby taka sytuacja, że większość z tych pszczół wracających nalatywałaby najpierw na stary ul, bo barwa się zgadza, po czym by wracała do lokalizacji ze względu na właśnie lokalizację, która w tym momencie będzie dopiero odpowiednia w tym miejscu, w którym stoi nowy ul. Tego stary ul należy tak odstawić, by pszczółki niepotrzebnie nie musiały błądzić. Dziękuję za oglądanie i do następnego.